Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica 2 Remastered, oczywiście również z zremasterowanym prawie w całości soundtrackiem, oczywiście z drugiej części gry. Jesteśmy w karczmie, w obozie bandytów, przed nami stoi Fisk. Próba zabójstwa to zadanie, które robiliśmy w poprzednim odcinku. Doszliśmy właśnie do momentu, gdzie przyszedł na górę Fisk i na nas czeka. Snaf nas o tym poinformował, w sumie przed Snafem nas poinformował o tym Huno, żebyśmy się udali do karczmy, do gospody. I później Snaf nas o tym poinformował, że na górze ktoś na mnie czeka. Jest to Fisk, więc myślę, że możemy podejść do niego i z nim porozmawiać. To ty stoisz za tą próbą zabójstwa. Tak, Esteban mi zawadza. Nie pozwala wejść do kopalni moim ludziom. Chcę mieć pewność, że wszyscy pracują dla niego. Tylko dla niego. Ściąga haracz z handlu i tak kontroluje cały obóz. Co chcesz zrobić? Pozbędziemy się Estebana. Znaczy się, zabijesz go i zajmiesz jego miejsce. Nic z tego, dopóki otaczają go jego ludzie. A więc będziemy musieli się nim zająć. Powiemy prawdę. Jaką prawdę? Wykonałeś swoje zadanie i wiesz, że to ja stałem za próbą zabójstwa. Powiedz o tym Estebanowi, a wyślę swoich zbirów, żeby mnie zabili. Będę tu na nich czekać. Ty będziesz mógł załatwić tego sukinsyna, a ja zajmę się strażnikami. Dobry plan. Czyli Fisk jest odpowiedzialny za próbę zabójstwa Estebana na Estebanie. Więc wystarczy teraz, że pójdziemy do Estebana, powiemy mu właśnie, że ktoś tam czeka z tyłu za karczmą. Strażnicy powinni odejść, a my Estebana będziemy mieli sam na sam. Więc myślę, że możemy sobie jeszcze na początku zapisać. I ogólnie, ale to w sumie zaraz powiem, jak będziemy gdzieś tam biec czy coś, to wam powiem w sumie. Bo dobra, to za chwilkę. Co do tego zadania? Słuchaj, mam także inne sprawy, którymi muszę się zajmować. Och, myślałem, że zaciekawi cię informacje o tym, kto stał za próbą zabójstwa. Kto to jest? Podaj mi imię, żeby moi strażnicy mogli mu poderżnąć gardło. To handlarz Fisk. Siedzi sobie teraz w karczmie i popija. Nie ma pojęcia, że wiem. Ha, doskonała robota, chłopcze. Moi strażnicy się nim zajmą. Chłopaki, słyszeliście? Idźcie po tego Fiska. Będzie jeszcze więcej kłopotów. I co teraz? Teraz? Żadna wielka sprawa. Powiem ci, co zrobimy. Fisk umrze w cierpieniach i dowiedzą się o tym wszyscy w obozie. To będzie dla nich ostrzeżenie. On myśli, że to takie łatwe. Dobra, a czy dostanę teraz czerwony kamień? Dobrze się spisałeś. Ktoś taki jak ty nie powinien siedzieć w kopalni. Bardziej mi się przydasz w obozie. Zostaniesz tu i będziesz dalej dla mnie pracował. To żadna tajemnica. Chyba żartujesz. Nie taka była umowa. Nie każdemu zaproponowałbym coś takiego. Oczywiście, jeśli ci się coś nie podoba, możesz zawsze opuścić obozowisko. A może dotrzymasz słowa i dasz mi czerwony kamień? Hej, jeszcze jedno słowo i moi strażnicy zajmą się także tobą. Jacy strażnicy? Co? Ach, rozumiem. Chcesz mnie zdradzić, kiepski pomysł. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Strażnicy właśnie, jacy strażnicy? Nikt nie chce wiedzieć. No i co, Esteban? Jesteśmy sam na sam. Oczywiście, no trzeba troszkę zdystansować, no bo... Z tą swoją magią. No bo wiecie. Jak to działa? Okej, cztery razy. Z tym czarowaniem. Dajcie mi spokój, ja walczę ze Stebanem, o co wam chodzi? Zabieraj się z tą swoją na cztery magią. Razy chyba. Dwa, trzy. Uciekaj, uciekaj, bezimienny. Nie wiem, czy mi starczy, nie starczy mi. Chyba jeszcze jeden raz. Lodowej lancy trzeba użyć i będzie raczej... Zabieraj się z tą swoją magią. Po wszystkim. Nie wiem, ty mi powiedz. No i się udało. 300 expa. Już nie pamiętam, czy na 4 razy? Czy na 5 razy? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Zrobiłem, ale jest. Czerwona kamienna tablica razy 5. Klucz Estebana. Bryłka złota, łodyga bakinnego żela i coś tam takiego jeszcze. Drobnego. Czekajcie, bo to jest kufer Estebana? Nie. Czy tak? Czekajcie, jak to działa? Chyba tak. Skóra razy 3. Ziarna czerwonego pieprzu. Biały rum. I bryłki złota w sumie. Czyli to wszystko. Okej. Okay. A co z tymi strażnikami? Oni zapewne już nie żyją. Idziemy teraz do Fiska.
za karczmy. Czy tutaj można przejść? Chyba można. W ogóle ten kufer otwierałem? Tak, otwierałem ten kufer. Idźmy za karczmę. Czekajcie, jak to jest? Ja już myślałem, że oni nie żyją. No to będzie dopiero walka z nimi? W ogóle to wiecie. Jak będzie dopiero z nimi walka, no to fajnie by było mieć przygotowane czary, żeby właśnie ekspas zgarnąć za to. Więc napijmy się jeszcze mikstury niebieskiej, zjedzmy coś. Esteban nie będzie już sprawiał kłopotów. Długo na to czekałem. Masz chyba dość dużo roboty, a ja muszę znowu zająć się prowadzeniem mojego interesu. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, wiesz, gdzie mnie szukać. Chyba po prostu zrobili tak, że oszczędzili ich i my możemy sobie ich zabić właśnie dla expa. Bo zawsze jakoś tak pamiętam, że jak tutaj przychodziłem po zabójstwie już Estebana, no to oni byli nieżywi. Aha, oni są nieżywi, tylko czekajcie, coś się zepsuło. A mogę ich... A dobra, czyli bóg jakiś jest po prostu wyjątkowo. Myślałem, że... Dobra, dziwne. Wyjątkowo jakiś bóg się trafił, okej. Czyli oni po prostu nie żyją i zaraz powinni zniknąć, bo w sumie ciała powinny zaraz właśnie no zniknąć po jakimś tam czasie. Więc tak, mamy ogarnięte to zadanie, próbę zabójstwa. Jeszcze sobie zaraz z Fiskiem porozmawiamy. I co dalej? Miałem coś przygotować. Młot lub prawdopodobnie. W ogóle to chyba możemy sobie wziąć te rzeczy, tak? Czy nie? Z tych szafek. Jeszcze po tej stronie. Prawdopodobnie właśnie nazywał się to młot lub, tylko że ten podwójny. Bo ostatnio zebrałem kły tego błotnego węża, a to było chyba potrzebne. To będzie... Destyluj gorzałkę, młot lub. Brakuje mi składników, czyli czegoś mi brakuje, ewidentnie. Tylko czego? Zerknijmy sobie na ten przepis. Przepis na młot lub. Już to wiem. Dwie rzepy, sporą garść bagiennego ziela. Kły błotnego węża. Czekajcie, weźmy wszystko. Dwie rzepy, a mam jedną rzepę, naprawdę? To była pierwsza rzepa, którą zebrałem ogólnie tutaj. A ja to jadłem chyba też kiedyś. Kurde, ale przypał. Może Snaf będzie miał, jeżeli on w ogóle handluje? Już nie pamiętam. Jak idą interesy? Cóż, śmierć Estebana jest dla paru osób okazją do świętowania. No nic, niestety, ale może Lucia coś będzie miała dla nas? Chcę się czegoś napić. No nie ma rzepy, naprawdę? Ale lipa. W ogóle to... Bez właściwego klucza. Właśnie, będzie trzeba klucz do tego pomieszczenia ogarnąć. Tylko jeszcze nie wiem dokładnie skąd. Rzepę, skąd ja mam wziąć teraz rzepę? Tutaj w sumie nic się nam nowego nie pojawiło. Muszę już iść. Z Fortuno, w sumie poczekajcie, co było z Fortuno? Czegoś szuka chyba nadal. Mam dla ciebie. Aha, dobra, tutaj możemy właśnie sprzedawać mu bagienne ziele. Dostajemy też przy okazji expa za to. Naprawdę, będzie trzeba rzepę ogarnąć. Może magowie wody będą mieli. Hej, ty! Ale dziwne. Pokaż mi, co masz. No tutaj tak to nic takiego nie ma. Hej! Handlujesz może sprzętem kowalskim? Huno chyba ma stal. Ja mam tylko kilka kawałków rudy. Ale one nie są na sprzedaż. Ruda to jedyna cenna rzecz, jaką posiadam. Pracujesz dla Huno? Chciałem zarobić trochę złota. Zacząłem więc pracować dla Huno. Od tamtej pory, od Estebana, nie dostałem już nic. Powiedział mi, że nie jestem już potrzebny. Tak więc praca dla Huno to moja jedyna szansa. Wszystko jest możliwe. Wszystko w porządku? Człowieku, ja chcę tylko spokojnie pracować. Jaki wystraszony ten Paul. Dobrze, zanim właśnie jeszcze pójdziemy sobie tam do Torusa, to chciałem właśnie Fiska sprawdzić. Pokaż mi swoje towary. Możemy kupić tą paczkę tak naprawdę brzęczącą.
tam są wytrychy. Tylko czy jest sens kupowania tego? 300 zł. Dobra, weźmy. Zobaczymy. Liczę na 30 wytrychów, tak samo jak jest właśnie jeden wytrych za 10 sztuk złota. I tyle właśnie dostałem, zajebiście. Czyli to tak samo po prostu jakbyśmy normalnie kupili oddzielnie, tylko że 30 wytrychów bez paczki, w sensie. Fajnie, bardzo fajnie. Zapiszmy sobie. Więc teraz możemy sobie więcej kufrów pootwierać i myślę, że chyba tutaj nikt nam nic nie zrobi, jak właśnie będziemy sobie te kufry otwierać z tych ich budynków. Nie, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, kurde, prawie, ale jest już na 9 chyba to, lewo, prawo. Okej, udało się, za trzecim razem. Mikstury i bryłki złota, okej, myślę, że zwróciło nam się to oczywiście. Raczej na pewno, czy coś tutaj jeszcze leży, włókno. Zaczyna deszcz padać, będzie trzeba się przespać. O, jest kufer kolejny. Lewo, lewo, lewo. Kurde, 3 razy lewo? 4 razy? Może wszystko będzie na lewo. Aha, teraz jak chciałem na lewo, to już się nie udało. 4 razy lewo i prawo. Prawo, lewo, okej. Dobra. 7 wytrychów, zajebiście. Zwróciły się nam tak naprawdę chyba te wytrychy, które teraz zmarnowaliśmy. Więc spoko, naprawdę bardzo spoko. Coś my tutaj jeszcze znajdziemy, czy nie? O, jest kufer kolejny. Dobra, sztylet i złoto. Ale był otwarty, więc nic nie zmarnowaliśmy. Dobra, myślę, że możemy chyba stąd iść już. Nieźle się rozpadało, prześpimy się. Nie chcę żadnych kłopotów. A no właśnie, nie na każdym łóżku możemy spać. Szkoda, a tutaj? Dobra, na tych już możemy. Ktoś tam pisał, że zbędne jest to, że łóżka są jakby pozajmowane. No, też tak myślę. Jest to zbędne. Czekajcie, nie wiem, 3 godziny przestanie padać? Ale jest w sumie ciemno. Dobra, prześpijmy się może do rana, coś takiego. Dajmy 12 godzin, jest 11. W sumie trochę przesadziłem, ale dobra. Mikstura szybkości. Ciekawie. Dobra, no i chyba to wszystko, nie? Chyba to wszystko. Ale skąd... Dobra, zrobimy tak, że wejdziemy sobie... To znaczy najpierw porozmawiamy z Torusem. Wejdziemy sobie tam. Znasz zasadę. Bez czerwonego kamienia nikt nie wejdzie do kopalni. Zapomnij o kopalni. Muszę się dostać do kruka. Pewnie, ale zasady dotyczą wszystkich. Nawet ciebie. Idź z powrotem. Jeśli spróbujesz wejść na górę bez pozwolenia, strażnicy cię zabiją. Takie są zasady. Ładną ma zbroję, co nie? Chwila. Mam tabliczkę z czerwonego kamienia. W porządku. Wykończyłeś Estebana. A to oznacza, że teraz ty będziesz wykonywał jego pracę. W kopalni są problemy z pełzaczami. Zniknęło już 3 kopaczy. Twoim zadaniem jest zdobyć nowych. A wtedy będę mógł w końcu wejść do tej piekielnej kopalni? Wykonaj swoje zadanie. Potem rób, co tylko zechcesz. Co tylko zechcę? Dobra. Będę chciał was tutaj wszystkich zabić. Nie mam czasu na takie rzeczy. W szczególności kruka. Czyli musimy co? 3 kopaczy ogarnąć? Tak. Ponieważ teraz przyjąłem obowiązki Estebana, powinienem wysłać 3 kopaczy do kopalni, czyli oczywiście raczej będzie chodziło o tych. Potrzebują cię w kopalni. Rzeczywiście masz dla mnie czerwony kamień. Doskonale. Teraz rozkruszę ten przeklęty kamień. Wiem, jak się do tego zabrać. I jeszcze jedno. Jeśli będziesz kopać, pamiętaj, żeby za mocno nie uderzać. Kilof może zaklinować się w złocie. Fajnie, że też właśnie dodatkowo dostajemy wydobywania kolejnego. Super. Potrzebują cię w kopalni. W porządku, szefie. Chcesz, żeby w kopalni pracowali najlepsi? Czyli znowu wkraczam do akcji. I jeszcze jedno. Zdradzę ci sekret kopaczy. Czas połupać nieco głazów. Jak uderzyłeś już kilka razy, ale nic nie odkopałeś, to przeciągnij ostrzem kilofa po skale.
Przy odrobinie szczęścia zdobędziesz sporo kawałków. Jakież tutaj porady dostajemy co do górnictwa. I chyba Emilio jeszcze, co nie? Potrzebują cię w kopalni. Więc teraz ty tu jesteś szefem. W takim razie ruszam w swoją drogę. No, porządek musi być. I tak się zastanawiam, czy możemy sobie ogólnie wybijać bandytów. Chodzi mi w sumie o tych bandytów, którzy właśnie... Nie mają tam jakiegoś imienia. Tamten nie może wejść po tych schodach. Już go nie widać. Nie mają jakiegoś imienia, czy ktoś nic tam nie będzie nam robił. Chciałbym to sprawdzić, na przykład tego bandytę. Jesteś kopaczem? To przez te spodnie? Nie, noszę je, bo są wygodne. Gotuję gulasz. Masz, spróbuj, nabierzesz sił. Trzeba zawsze ćwiczyć, żeby nabrać sił. Na zewnątrz czyha wiele niebezpieczeństw. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc nabrać sił. No tylko, że właśnie, no niektórzy będą chcieli nas czegoś uczyć, ale tak naprawdę to jest siła, więc my tego nie potrzebujemy. I zobaczmy, czy w ogóle też dostaliśmy za free w sumie gulasz. Bardzo miły ten bandyta jest. Ale chciałbym expa. Bonus do siły 1. O, do siły. Kurde, by mi do many dał, to może bym go oszczędził. Sprawdźmy właśnie, jak to będzie. 2, 3, 4. Prawie. Kawałeczek zabrakną mi. W sumie to możemy go tak naprawdę kulą ognia zaraz dobić. Ale twardy jest ten bandyta, naprawdę. W ogóle... Ała. Aha, i teraz wszyscy się na mnie rzucili. Okej, okay, czyli... Nie ma co zbytnio tak sobie szaleć jak na razie. Czyli prawdopodobnie jak sobie ogarniemy tutaj wszystkie sprawy, to będziemy mogli sobie później ich chyba wybić. No i te zadania oczywiście, co nie? Chyba, że po prostu bym tak zrobił, żeby mnie jeszcze nie uderzył, to może by się udało. Ale no dobra, trudno. Później to zrobimy najwyżej. Torus. Gotowe zadanie. Przysłałem 3 ludzi. W porządku. Jeśli o mnie chodzi, możesz wejść. Hej, a co z pancerzem? Gdzie go dostanę? Nigdzie. Takie pancerze są zarezerwowane dla Straży Kruka. Nie mogę uwierzyć, że przeprowadza się rekrutację, ale koniec końców decyzja nie należy do mnie, a do Kruka. Nie pamiętasz mnie? Ze starego obozu? Jesteś jednym z więźniów? A może byłeś jednym z moich strażników? Co z tego? Wydaje ci się, że teraz jesteśmy sojusznikami? Nie, nie wydaje mi się. Może to ty obaliłeś barierę? Może to ty zabiłeś moich kumpli? No i co z tego? Te dni już minęły. Torus taki dziwny zawsze. No nic. Wchodzimy na legalu w takim razie. Nieciekawe. Nieciekawe, to tego nawet nie czytamy, jeżeli jest to nieciekawe, okej. Okay. Stój! Przepuść mnie, strażniku. W porządku, możesz przejść. Stój, możesz przejść. Nagła zmiana zdania. Aktywujmy sobie piedestał do obozu bandytów. Jest to 3 teleport z 5. A więc tak. W sumie to na razie nie musimy zmieniać zbrojki. Weźmy od Merdariona kolejny kamień ogniskujący. Uruchomiłem kolejny kamień teleportacyjny. Daj mi następny kamień ogniskujący. Oczywiście, proszę. Masz tu trochę złotych monet. Fajnie, kolejne złoto nam wleciało. I tak naprawdę jesteśmy zaraz blisko kolejnego poziomu, 16. Mam 27 punktów nauki. Dobrze, dobrze, niech się nam to troszkę składa. Będzie trzeba je wykorzystać niedługo. Ej, ty! Riordan miał chyba mi powiedzieć właśnie tak, o tych posiadłościach budowniczych, ale to troszkę później. Zapiszmy. Czekajcie, na jedynkę sobie jedynkę zostawimy, okej, okay, na 4. Handel, chcę handel. Gdzie jest Kronos? Kronos jest tutaj prawdopodobnie, tak. Potrzebuję rzepy od ciebie, Kronosie. Mam nadzieję, że ją masz. Pohandlujmy. No nie ma. Żadnych ziół nie ma. Szkoda. Naprawdę szkoda. Będzie trzeba właśnie się też w ten Typhon, myślę, wyposażyć, no bo on daje nam 60... bonusu many. A tak to mamy chyba ten swój, co nam 30 daje, więc no właśnie. Będzie wielka różnica. 3 runy właśnie trzeba też pamiętać, żeby je kupić, jak będziemy wychodzić stąd, ale to jeszcze dużo czasu. Rzepa. Naprawdę będę teraz... rzepa. Skąd ja mogę ją wziąć? Tutaj może jakieś... Czekajcie, no bo tu są jeszcze niby jakieś rzeczy. Widzę. Kufer, może.
Kurde, no teraz będziemy rzepy szukać. Trzeba te zadania zrobić. Wiecie. Bo to zostawię, to później jeszcze zapomnę o tych zadaniach i zepsuję. Chyba się będzie trzeba po prostu rozejrzeć. Może gdzieś tutaj w okolicy, może gdzieś tutaj to po prostu rośnie. Ale naprawdę? Szkoda, że w sumie... W ogóle tutaj chyba nie wiem, czy byłem, czy nie, ale szkoda, że w sumie jednej nam brakuje, bo chyba tylko tego nam brakuje. Byłem tutaj, tak. Dobra, możemy sobie jeszcze pobiegać tutaj, bo tak naprawdę tutaj jeszcze zbytnio nie biegaliśmy, tutaj gdzie są te właśnie ruiny. Tylko troszkę w sumie. Więc możemy to zrobić. Teraz tak naprawdę to jednak załóżmy sobie tą zbroję. Szatę maga ognia z kapturem oczywiście naszą. Zapiszmy. I rozejrzyjmy się tutaj, no z nadzieją taką, że będzie ta rzepa w końcu, a jak nie, no to nie wiem, u piratów sobie spojrzę, na przykład może tam będzie Garrett miał na sprzedaż. Jak na razie żadnych potworów w sumie nie widzę. No coś tam tutaj chyba zabijałem, ale... Jakieś jagódki są. Ale nie chcę jagodek. Chcę rzepę. Tu byłem? No widocznie tu byłem. Tak, chyba tu był po prostu ten brzytwiak. Serapisy spoko są. One się przynają mi. Fajnie, bo one też do wytrzymałości nam dają, więc... Zbieranko oczywiście je. Dobra, chyba tutaj to mamy już ogarnięte, czy nie? Jeszcze nie. Esencja lecznicza, kiepski szeroki miecz. Na dole chyba prawdopodobnie słyszę jaszczurkę. Ale to... Dobra, tutaj jeszcze wyżej w sumie możemy wejść. Ale to później. Najpierw chcę sobie te tereny ogarnąć. Na dole, na górze. Dobra. W sumie to szkieleta przyzwijmy. Będzie to lepszą opcją. Dobra, chyba mnie tutaj nie ogarnie. Dobra, zaczął go bić, fajnie. Nasz szkielet go zaczął bić, od razu dawaj tego. Powinien zdążyć. Czemu ten... Nie. Ale wiecie co, zauważam, że troszkę już coraz gorzej nas uderzają potwory. No bo wiecie, jednak ten z poziomem dostajemy coraz więcej życia, nie? No i coraz jakoś tak słabiej nas uderzają potwory w końcu i dobrze, bo naprawdę porażka była z tym. No i ogólnie to też w sumie tych punktów trafień to chyba 10 czy tam 20 przeznaczyłem Belierowi za hajs, ale... William jest! No niestety martwy, ale... Praktycznie chyba zapomniałem o tym. W ogóle całkiem zapomniałem też o zadaniu zaginionych ludzi. No i miał przy sobie liścik, no niestety William. Raczej chyba i tak się wszyscy już pogodzili z tym, że nie wróci. Williamie, kiedy księżyc jest w pełni, strażnicy są rozkojarzeni. Przekradnij się, ale bądź ostrożny. Jeśli będziesz iść drewnianą tamą, uda ci się wydostać z bagna. Obóz piratów jest po drugiej stronie doliny, daleko na zachodzie. Kiedy tam dotrzesz, z łatwością uciekniesz łodzią. Ktoś, kto dobrze ci życzy. Ciekawe. A i co ja miałem właśnie wam przedtem powiedzieć? Jak jeszcze przed Estebanem stałem, podczas w sumie eksploracji chciałem powiedzieć... To, że mi się słuchawki zepsuły. Najpierw przestała mi jedna działać, prawa, czyli ta ważniejsza, bo w sumie tylko prawej używam jak nagrywam, żeby na lewej w razie czego coś tam słyszeć, jak ktoś coś tam będzie chciał ode mnie i tak dalej. No i niestety. Później... Zepsuła się lewa. Czyli nie słyszę już nic. To znaczy, mam założone teraz takie słuchawki, jakieś takie wiecie, tak na szybko z telefonu. W sumie to też jest niedziela, więc nie kupiłbym nigdzie słuchawek. No i takie na szybko z telefonu, no wiadomo, no to dupy nie urywa, co nie? Te słuchawki takie z telefonu, no to jakość nie jest jakaś tam powalająca, porównując do takich słuchawek gamingowych, jakie tam miałem. Takie jakieś tam starsze, ale one były lepsze. No i szkoda, będę musiał coś z tym ogarnąć, albo po prostu może już nadszedł czas na zmianę słuchawek, bo ostatnio też sobie mówiłem, że chciałbym mieć trochę sprzętu bezprzewodowego. No te słuchawki to zapewne kosztują jakieś lepsze, bezprzewodowe. A nie chcę żadnych trupów takich słabych, które by mi się zepsuły za chwilę, to znaczy zepsuły. Które by nie miały po prostu jakiejś tam zbytnio mocnej jakości dźwięku, nie? Jak już kupić, no to troszkę takie porządniejsze. Odpuść mi! Albo w sumie czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, udało się. Na szczęście się udało. Chciałem szkieleta przyzwać, ale... Dobra. Rzepa, no naprawdę? Gdzie ja mogę tą rzepę znaleźć? Będzie chyba się trzeba udać do obozu piratów, co i tak wątpię, że tam możemy to znaleźć. Że
to będziemy mogli to znaleźć, to znaczy kupić. Prawda, taki problem z tym jest. No w sumie to możemy przebiec jak na razie. Zaraz tu wrócimy, no bo w sumie musimy się regenerować troszkę many. Zregenerować. Nic to pokrzywa, tych roślin naprawdę jest sporo. Polne jagody. Dobra, tutaj coś widzę. Ciemne grzyby kolejne. No nic tu nie ma takiego. W sensie, no nie ma rzepy. A chcę to zadanie zrobić. No nic. Rozglądajmy się po prostu. Może w końcu się trafi. Nie będziemy się też skupiać w sumie na tym, tylko żeby rzepę szukać. Ale no mam nadzieję, że niedługo nam się to trafi, bo w sumie też mamy sporo terenów do zwiedzenia. I tutaj tak naprawdę jeszcze nie byliśmy chyba. No nie, tu nie byliśmy. Możemy się w sumie rozejrzeć. W tym miejscu. Czy coś tutaj ciekawego w ogóle znajdziemy, czy nie? Nic tu nie ma widocznie. Rośliny na tym rosną nawet? No niestety. Nic nie widać takiego. Szkoda, że właśnie magowie nie mają przy sobie tej rzepy. Tak naprawdę to co? Do Lobarta będzie trzeba iść po rzepę, nie? Wrócić. Dobra, może się jeszcze okaże, że ktoś będzie miał w obozie bandytów. Więc załóżmy sobie pancerz bandytów. Miejmy nadzieję, że magowie nas nie będą bić. To by nie miało sensu oczywiście, wiadomo. A gdzie jest do obozu bandytów? Tutaj, okej. Okay. Fajnie, bo też jak przeszliśmy, no to dostaliśmy kolejny expik. A więc tak, może też... Idziesz do kopalni? Chcę się widzieć z krukiem. Chcę się widzieć z krukiem. Hej! Spróbuj wejść do świątyni, a będziesz tak samo martwy jak ci więźniowie. Lepiej ruszaj do kopalni. Dlaczego nie strasz, nie strasz. Zacharowali się na śmierć. Może właśnie się trafi, że jakiś niewolnik będzie miał rzepę czy coś, albo po prostu... ktoś właśnie jeszcze może będzie tutaj z nami chciał handlować, więc może się uda. Trzy skrzynie. Leśna jagoda, ciemny grzyb, razy 6, ładnie. Leśna jagoda, ciemny grzyb, mięso kopacza. Wow, dużo tego, naprawdę. Prawo. Kurde, 4 razy, 5 razy w prawo? I lewo na koniec, nie, wszystko w prawo, kurde, już myślałem, że... jedno na koniec chociaż będzie, dobra, 50 zł. 53 dokładnie. No dobrze. Więc kierunek chyba jak na razie kopalnia. Staram się też oczywiście rozglądać, bo jednak może być tak, że się trafi, że będzie rosła gdzieś ta rzepa. Niż nie na polu, wyjątkowo. Ale większa chyba szansa, aż ktoś będzie nam chciał to sprzedać. Hej, chcesz pokopać? Nie zapomnij zabrać wyposażenia od Skatiego. Co będzie mi potrzebne? Kilof na pewno! Odrobina żywności też ci nie zaszkodzi! A co z miksturami uzdrawiającymi? W kopalni są pełzacze! Skati, proszę, mniej rzepę, jak będziesz z nami handlował. Co muszę wiedzieć o wydobyciu złota? Bierzesz kilof i walisz w kawał złota. Każdy to potrafi. Jeśli jednak będziesz tak robić, złoto rozpadnie się na drobne bryłki. Dlatego właśnie kopać powinni ludzie z doświadczeniem. Jeżeli masz trochę doświadczenia, to mogę ci powiedzieć jeszcze parę rzeczy. Za jeden punkt nauki, ciekawie. W sumie mamy takie 27 takie... dwa do wydania, można powiedzieć, żeby tak dla równości, ale czasami tak te runy kosztują tam na przykład 6 punktów nauki, 8. Zresztą możemy. Powiedz mi coś o kopaniu złota. Musisz pamiętać, że złoto nie przypomina rudy. Jest miękkie jak masło. Jak uderzysz zbyt mocno, rozpadnie się na drobne kawałeczki. Każdy z kopaczy zna sztuczki, dzięki którym wydobywa ze skały ładne bryłki. To właśnie pomaga rozróżnić dobrego kopacza od złego. No i praktyka też robi swoje. Jak trochę popracujesz, będzie ci szło lepiej. Jak ci idą interesy? Od otwarcia krypty coraz gorzej. Kruk nie potrzebuje już niewolników. Teraz kopią złoto, bo tak kazał im Bladwin. A kopacze mają wolne. Odpoczywający kopacze nie wróżą dobrze moim interesom. Pohandlujmy. Co ty tu masz? Mikstury, w sumie jakieś tam
Ładny topór widzę. Ale to nie dla nas. Jakieś jedzonko, w sumie no nic takiego zbytnio. To czego potrzebujemy. O jakiej krypcie mówisz? To przeklęta krypta. Jej strażnicy zabili wielu ludzi. Strażnicy? Mówisz o tych kamiennych stworach? O płaskich twarzach i okrągłych głowach? Tak. Ze skał wyszły ich całe tuziny. Od początku wiedziałem, że otwieranie krypty to nie jest dobry pomysł. Kruk miał obsesję na punkcie tych wykopalisk. Gdy tylko krypta została odsłonięta, on i jego strażnicy weszli do środka. Dlaczego Kruk tak chciał wejść do tej krypty? No, jesteś dość wścibski. Przypominasz mi gościa, którego kiedyś znałem. Był równie wścibski. A pewnego dnia sprowadziło to na niego zgubę. Przestań bełkotać. Co się stało w krypcie? No, cóż... Zaschło mi w ustach. Napiłbym się czegoś. Hej, Skat, nie teraz. To ważne. Co Kruk robił na dole? Dobrze. On przywołał coś, używając słów jakiegoś dziwnego języka. Ze środka krypty przesiąkało lśniące światło. Potem usłyszałem krzyk. Wstrząsający, demoniczny wrzask. Co stało się potem? To wszystko, co widziałem. Z krypty wyszedł Bladwin i kazał mi się wynosić. No tak zresztą zrobiłem. Krótko potem Kruk i jego ludzie opuścili świątynię. Od tamtej pory nie było go tu na dole. Napijesz się czegoś? Napiłbym się piwa. Trudno je dostać w tym obozie. Może Lucia ma jeszcze gdzieś butelkę? Zdrówko. 750? Dzięki, jesteś moim bohaterem. 750 expo dostaliśmy za danie mu piwa? Nieźle. Fajnie. Bladwin? To on tu jest szefem? Kontroluje kopalnię, ale rzadko do niej zagląda. Większość czasu spędza z Krukiem w świątyni. Co dokładnie oznacza rzadko? Ostatnio widziałem go, gdy wychodził z krypty. Czekaj. To chyba było wtedy, gdy wysłał niewolników, aby wydobywali złoto. Bardzo je lubi. Inaczej niż Kruk. Dobrze. Fajnie się w sumie rozmawiało ze Sketim. Poopowiadał nam wiele naprawdę rzeczy. Troszkę w sumie na temat Kruka i Bladwina i jak tutaj to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy te rzeczy możemy brać, czy nie, ale dobra, wejdźmy sobie jak na razie jeszcze do kopalni złota. Rozejrzyjmy się tam. W ogóle czekajcie, czy da się sprawdzić właśnie jak wygląda nasze wydobywanie? Trzeba spytać chyba Fina, jeżeli dobrze pamiętam, żeby właśnie zobaczył, sprawdził, ocenił nas, jakimi jesteśmy kopaczami, żeby wiecie, jakby jak największy mieć sens, jak będziemy sobie tutaj kopać, co nie? Bo możemy te kopać złoto. Hej, ty! Żeby jak najwięcej z tego wyciągnąć. Potrafisz ocenić moje umiejętności kopania złota? Pewnie. Robię tu już od ponad 35 lat. Wszystko poznam. Powiedziałbym, że jesteś urodzonym kopaczem. Urodzony kopacz. Znowu w pracy? Tak. Mam zamiar zdobyć ostatni kawałek złota z tej kopalni. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Popytajmy jeszcze ludzi ogólnie, może nas ktoś będzie chciał jeszcze z tych kopaczy nauczyć właśnie. Co się stało? Dziwnie go przyniosło. Crimson? Co robisz? Topisz złoto? Nie, siekam cebulkę. Oczywiście, że topię złoto i robię z niego monety. Pewnego pięknego popołudnia zza rogu wyszedł Kruk i dał mi matrycę do wybijania monet. Z jednego samorodka mogę wybić wiele monet. Są tak dobre, że nikt nie zauważy różnicy. Siekam cebulkę. Znany tekst oczywiście. Nie będziemy jak na razie pytać, ile monet da nam za samorodek. Może się okaże, że po jakimś czasie tam więcej. Hej, dokąd idziesz? Zamierzasz ruszyć tą ścieżką? No tak, dlaczego nie? Na dole jest więcej niewolników. Nie bij ich za bardzo, jeśli nie są w stanie pracować. Nie chcemy, żeby się obijali. Mają wydobywać złoto. Rozumiem. A kto tak kazał? To rozkaz Bladwina. Wydawało mi się, że szefem jest tu Kruk. To prawda. Niewolników dał jednak w prezencie Bladwinowi. Już ich nie potrzebuje. Ta, po co Krukowi niewolnicy tacy? To ma ważniejsze sprawy oczywiście, zapewne.
Czy taki normalny, zwykły niewolnik też może? Nie bij mnie. Nie przyszedłem tutaj cię bić. Nic nie zrobiłem. Nie no, chyba oni bardzo tak w sumie zbytnio nie mogą nas. Są kopacze i niewolnicy. O, jest opcja. Co muszę wiedzieć o wydobyciu złota? Musisz kopać od dołu do góry. To trochę trudne, ale tym sposobem wydobędziesz ze skały więcej złota. Dobra, fajnie. Jeszcze tych w sumie zapytamy. Wszystko w porządku? Niewolnicy zajmują się dużymi skałami, a nam pozostaje pozbierać potem złoto. Dobra, no ten niestety nas nie chce uczyć. O, ten może. Co muszę wiedzieć o wydobyciu złota? Praca umysłowa. Chłopcze, kopanie złota to praca czysto umysłowa. Nie próbuj pokonać skały. Jest twardsza niż ty. Uwolnij swój umysł. Musisz się stać jednością ze złotem. Wtedy kopanie stanie się modlitwą, medytacją. Musisz stać się jednością ze złotem. Ciekawie nazwane. Jest jeszcze kucharz, jest jeszcze kolejny kopacz. O, jeszcze się możemy nauczyć. Co muszę wiedzieć o wydobyciu złota? Tajemnica tkwi w pracy nóg. Siła zamachu pochodzi z nóg. No, to ciekawe. Co słychać? Gotuję gulasz dla kopaczy i strażników. Niewolnicy będą musieli obejść się smakiem. Jak będą mieli szczęście, dostaną czerstwy chleb i wodę. Tym mięczakom z miasta to nie zaszkodzi. Dobrze, więc... Lena, co on tu robi? Wszystko w porządku? Cały czas jednym rytmem. Dzięki temu będziesz mieć same duże samorodki. Myślałem, że przyszedł tu pracować, a nie... Nie można siedzieć. Skórzany mieszek, a ciekawe. Chyba możemy sobie te rzeczy ogólnie brać, bo widzę, że nikt nic nie mówi. Chyba, że po prostu był teraz plecami odwrócony, ale co tam taki kopacz może powiedzieć. Tam jest jakieś przejście, tutaj jest przejście do tych niewolników. Tutaj jest ten Crimson. Tutaj jest kolejne przejście. Tam jest jakiś strażnik. Czekajcie, tu jest wejście, ok? Wejście, wyjście. Zacznijmy może od końca, myślę. Zacznijmy od końca. Czyli tu mamy, powiedzmy, ogarnięte, chyba, że jeszcze jakiś jest... Gościu, niewolnik, niewolnik, sami niewolnicy, bo trzeba byłoby kopacza. Może jeszcze kogoś tam znajdziemy. Dobra, zerknijmy sobie w te miejsce najpierw. Zerknijmy sobie w te miejsce. Dobra, i tak w sumie myślę, że możemy zaraz skończyć, tylko że... Kamienny strażnik, ileż tutaj niewolników martwych. Ależ odgłosy dziwne. Mroczne takie. O, strasznie. Złoty pierścień. Ale tu się klimacik taki zrobił fajny, czy ten szum wiatru. Dobra, tutaj chyba niby to wszystko, teraz wszystko. W środku. Czy my tu znajdziemy? Boję się trochę. Eliksir, strach. Esencja. Możemy to otworzyć? Chyba nie możemy. A kopalnia na przykład? To znaczy pochodnia? Szkoda w sumie, że... Nie ma tu nic? Szkoda. Jakiś przełącznik, wiecie, jakaś krypta by się nam pojawiła na dole na przykład? Szkoda. No nic, dobra, chyba to wszystko. Dobra, i tak myślę, że jak na razie to sobie możemy skończyć. Także... Później sobie będziemy troszkę jeszcze kontynuować z tą właśnie kopalnią złota, może coś tam więcej porobimy. Także dziękuję bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się, do kolejnego. Cześć.